Witam wszystkich. Ja się nazywam Sebastian Sergiel. Jestem architektem z urodzenia tak naprawdę, z drugiej generacji. Mój tato jest architektem. Jakoś tak mnie zaraził, że jak się bawiłem klockami, mam 6 lat, to wiedziałem, że chcę być architektem i już. Coś o sobie. Skończyłem studia 6 lat temu na Politechnice Krakowskiej. Dostałem się tam przez przypadek. Wszystko w moich, prawda? No prawie przez przypadek, bo uczył mnie profesor z Politechniki Łódzkiej, rysunku na Politechnikę Łódzką i koleżanka stwierdziła, wiesz co, chodź na, ze mną pojść na egzamin do Krakowa. Co mi tam? No i dostaję wyniki 3 lipca, że dostałem się do Krakowa, a do Łodzi nie. No i rodzina płakała, bo wyjechałem na 6 lat, także no, ostatecznie po studiach wróciłem do domu. Dlaczego tutaj jestem? Bo zawsze patrzyłem inaczej. Po studiach pracowałem w kilku biurach elektronicznych, nauczyłem się trochę rzeczy, zobaczyłem, co się dzieje i stwierdziłem, że to inaczej. Efekt inaczej jest za Państwem. To jest nasz pierwszy projekt w formie kopuły. Jak mówiłem kolegom, koleżankom, znajomym, rodzinie, że chcę się zająć czymś takim, to się pukali, powiem, stary, masz zawód, rób swoje. A ja miałem dosyć kwadratowych domków, tak? Tego, że na przykład w jednym biurze w ciągu tygodnia musiałem zrobić 14 docieplnych bloków w kuchni. I cały tydzień siedziałem, po prostu składałem, podpisywałem od rana do wieczora. Znudziło mi się. Tak naprawdę szefowa wywaliła mnie z biura na moje własne życzenie. No tak, po prostu ile można. Potem przerobiłem się kilka innych biur projektowych. Ostatecznie stwierdziłem, że mam to wszystko gdzieś. I zająłem się z pracą na własny etat już na pełen wymiar. Ile to przed Państwem stoję? Dlaczego kopuła? Na to pytanie mam nadzieję, że Państwu odpowiem w ciągu najbliższej godziny. A jeżeli nie, to zawsze możemy poznać w kuluarach i myślę, że przekażę to, co ja uważam, dlaczego kopuła. Nie jestem w stanie Państwa do niczego przekonać. Jeżeli to coś jest z Państwem, to Państwo to przyjmą. Jeżeli nie, to nie. Nie mam wizji misji zbawienia świata. Chcę pomóc tym, którzy chcą, żeby mu im pomóc. Zajmuję się tym, żeby wizję przerodzić w rzeczywistość. Żeby to, co jest nierealne, rysunki na papierze, które ktoś gdzieś wykonał, stworzyć to, żeby stało się rzeczywistością. Może od początku, dlaczego w ogóle kopuła? Skąd się wziął pomysł? Ponieważ mój tato, jak skończyłem, znaczy dostałem się na studia, wyjechał do Warszawy, zamieszkał w Warszawie w blokach i razem z swoją nową partnerką szukali pomysłu na siebie. Wiadomo, że najtrudniej jest zaprojektować ten dla siebie. Jeżeli jesteś architektem, to tym bardziej. No. I były różne pomysły. Pomysłów było tak naprawdę bardzo dużo. To było robienie domu w formie ślimaka, ponieważ ślimak ma taką fajną strukturę spirali, to zabiera wszystko energię i idzie do góry. To jest projekt pewnego architekta z Stanów, który robi takie właśnie dziwne rzeczy. Fajne, ale to nie było to. Jest tam też projekt ziemianki, ale na ziemiankę trzeba mieć grunt pochyły, a oni mieli działkę płaską po prostu znaleźć. Więc siedzieli nad koncepcją, co zrobić, jak zrobić. Pojawiały się najróżniejsze rzeczy, prawie 2 lata. Tak? Mój tato, jego partnerka, ja z doskoku, bo wtedy jeszcze byłem na studiach, ale też cały czas coś tam kombinowaliśmy i pytaliśmy siebie, co będzie najlepsze. Wtedy jeszcze nie od strony energetycznej, takiej tego, jak to działa na człowieka, tylko od strony ekonomicznej. Podeszliśmy do tego stricte pragmatycznie. I teraz tak, co ma najmniejszą powierzchnię ścian zewnętrznych w stosunku do objętości, którą ma w środku? Kula. Jeżeli ma mniej ścian zewnętrznych, to ma mniej stan ciepła. Jeżeli ma mniej ścian zewnętrznych, to jest mniej murowania, roboty. Nie ma pokrycia dachowego. Rachunek ekonomiczny jest bardzo prosty. Na samym stanie surowym, otwartym zaoszczędza się więc 40%.
przy domu, który kosztuje powiedzmy 200 tysięcy złotych, czy nawet 100 tysięcy złotych do stanu surowego otwartego, mieć, a nie mieć 40 tysięcy złotych, no, ja nie przyjechałem takim samochodem nawet w tym momencie, wartym tyle pieniędzy. Także to już jest trochę. Tak naprawdę wiedzieliśmy, że kula jest wytrzymała. Wiedzieliśmy, że to będzie stało, tylko co z tym zrobić, bo od wizji do rzeczywistości jest bardzo długa droga. Musieliśmy znaleźć po pierwsze konstruktora, po drugie architekta, który odważnie to zrobi, a to z tym nie było problemu, ale konstruktor. Tutaj się pojawił pan Arek Helscher, już niestety świętej pamięci, który nam pomógł to zrealizować. I na etapie projektu robił różne tego rodzaju obliczenia, szukaliśmy, no materiał było multum. W końcu trafiliśmy na podręcznik do projektowania budownictwa ogólnego Wacława Lęczykowskiego z 1956 roku, gdzie było opisane, jak robić kopuły, jak się liczy kopuły. O dziwo, żaden współczesny konstruktor to nie był w stanie zrobić. Do tej pory mamy problemy z konstruktorem. Mam teraz świetnego konstruktora, ale szukałem go prawie 4 lata. Natomiast jak pokazuję konstrukcję tego typu innym konstruktorom, to mówi, a nie, to trzeba zrobić żelbetową, twardą, wielką, bo to się wszystko zawali. Jak to liczył pan Arek Helscher, to powiedział tak, ty Wojtek, to można zrobić z cegły na sztorc. Kopuły 11 metrów średnicy. Nie pan sobie wyobraża, to jest między odtąd, przepraszam, odtąd do końca sali. Nawet chyba więcej. To jest kopuła, która ma 100 metrów kwadratowych powierzchni i można ją stawiać na sztorc, bez żadnego deskowania, bez niczego. Pojawiły się naprawdę problemy konstrukcyjne, jak to wykonać. Bo nie ma wykonawców, którzy to porządnie ułożą. Dlatego ostatecznie zdecydowaliśmy się na projekt z cegły 12, średnicy 11 metrów. Projekt, jest konstruktor, jest architekt, tak naprawdę cała reszta formalność. Miejscowy plan na to pozwalał, nie było nic powiedziane. Obok stoją. Miejscowy plan tego nie zakazywał. A co nie zakazuje, to pozwala. Więc w otoczeniu kwadratowych domów, więc czego się nie zabrania, to się pozwala w naszym kraju. Więc automatycznie postawiliśmy kopułę. Dostaliśmy pozwolenie na budowę, nie było żadnych problemów. Przeszliśmy do od etapu wizji przez projekt do realizacji. To jest wizualizacja, którą robiliśmy na samym początku. To jest tak jakby podstawa w ogóle wizji. Trzeba mieć wizję, cel, którą można sobie realnie urzeczywistnić. To jest właśnie wizualizacja, która nam pomogła do tego doprowadzić. Kopuła złożona z jednego dużego obiektu w formie kopuły i obok garaż w formie sklepienia łukowego, połączonego płaskim dachem jedno z drugim. Jest tablica informacyjna, że rozpoczęto budowę i budowa trwa. Przy budowie tak naprawdę było masa problemów. I teraz chciałem z Państwem tak naprawdę omówić jedną budowę, bo tak naprawdę jak się omówi jedną budowę, to można omówić wszystkie. Jesteśmy teraz mądrzejsi. To na pewno. Popełniliśmy przy tym budowie masę błędów. Na pewno. Jak się za każdym razem, mimo tego, że tato architekt z 40-letnim stażem, ja architekt, to jak się jednak buduje swój własny dom, podchodzi się do projektu trochę inaczej. I teraz tych błędów się już wystrzegamy. Wiemy, co jest dobre, co jest złe, co można polecić. Sprawdziliśmy to na własnej skórze i możemy po prostu teraz wyjść z tym dalej. I właśnie to robimy. I teraz tak. Chyba pierwsza, najważniejsza rzecz przy realizacji domu to jest ekipa. To realizuje. Ekipa, trafiliśmy na wykonawcę średnio rzetelnego, można powiedzieć. Zobaczył kopułę, machnął ręką, da się, da radę. Mam super specjalistów, najlepszych w branży. Po czym przyszli panowie, którzy widać za mną. Chłopaki ze wsi, nie obrażając nikomu oczywiście, nie mający pojęcia o tym, jak się buduje. A budowali. Tato był na budowie, mówił, jak trzeba robić. Budowali. Nie było z tym najmniejszego problemu. Była tylko jedna, były dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, nie wolno było pić, bluźnić, palić, tak przeklinać na budowie, bo cegła ma to do siebie, że chłonie energię wibracji. Jeżeli się pije, przeklina, to chłonie, automatycznie dom zostaje szczęśliwy. Więc jeżeli kiedykolwiek będą Państwo budować jakikolwiek dom, usłyszycie, że ekipa przeklina, wypali się natychmiast. Bo to jest Wasz dom, Wasza energia, Wy macie się z tym czuć dobrze i nie jesteście takiej energii jak innej. Zresztą podobnie z kłótniami, jak się kłócimy, to lepiej to robić na dworzu, bo ściany pamiętają. A żeby to usunąć ścian, to jest praktycznie niemożliwe. Natomiast jeżeli chodzi o drugą rzecz, to musieli robić tylko jedną rzecz, naprawdę. Robić to, co my mówimy. Nie być mądrzejsi od nas. Zdarzały się ekipy, mówili, panie jest artysta, architekt,
co wy możecie wiedzieć o budownictwie? W ten sposób wyliczały budowy siedemki. Albo pili, już nawet nie stawiałem zdjęć, ale mogę wam pokazać, jak na przykład kolega źle wyszedł z progu, tak, i tak leży, przewieszony. Albo myślili, albo nie lubili tego, co robili, co chcemy. I za każdym razem przyszliśmy do koordynacji, wywaliśmy ekipę, to za każdym razem mówimy, dobrze, dam wam drugą, najlepszą ekipę, jaką mam. I przyjechali, przyjechali te sami ludzie. Póki było, jeżeli robią to, co my chcemy, a już teraz wiemy, jak to po prostu zrobić, bo najczęściej robi po prostu rekomendacje, to jest dobrze. To ta budowa idzie. Jak jest kontakt między nami a wykonawcą, to w ogóle nie ma problemu. Trzeba znaleźć dobrą ekipę, całą tajemnicę. I teraz tak, z czego budowaliśmy? Tak jak wspominałem, budowaliśmy z cegły pełnej. Żeby jeszcze zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało, zanim zaczęliśmy budowę, czy nam się wszystko zgadza, tak, to robiliśmy taką małą makietkę i cegła stoi. Pamiętam, że na początku studiowałem w Krakowie jeszcze wtedy, tak, przyjeżdżałem na tą budowę do Warszawy raz na jakiś czas. Pamiętam, że któryś z budowlanców mówi, panie Wojciechu, to się zawali. No gdzie tam? Rób. No ale to się przecież zawali. Ja biorę odpowiedzialność? Rób. Ale ty masz odpowiedzialność, czy ja? No pan. To rób. Po czym doszło tak mniej więcej do poziomu połowy okien. Ty słyszałem taką, znaczy ja to nie słyszałem, tak? Z relacji. Ty, Zenek, to się zakleszcza. To się nie zawali. W końcu do niej dotarło. Tak naprawdę postawienie kopuły pod kątem technologicznym jest dużo prostsze niż normalnego domu. Przy normalnym domu trzeba wylewać stropy. Trzeba pilnować tego, żeby ściany były pionowe. Na 2,5-metrowej ścianie odchył może być 2 mm. Przy kimś, kto nie ma wprawy w budowaniu, to jest ciężko. Gdyby Państwo teraz sprawdzili jakąkolwiek budynki, gwarantuję, że nie będzie miało. Czyli no, dwie mury spadną, to się dziury spadną. No właśnie, zatynkuje się, nie będzie widać, tak? Będzie Pan zadowolony. No. Przy kopule nie ma takiej możliwości. Sposób budowy jest prosty i konstrukcja cepa. Po prawej stronie jest zaznaczony środek kopuły. Tam się ławy fundamentowe wmurowało, betonowało tak naprawdę rurę stalową, która wąduku. To jest dokładnie środkiem kopuły. W tej rurze włączyło się drugą rurę, która miała możliwość ruchu w tą i w tą automatycznie, tak? I to drugą się mocowało sztywny kawał łaty. Czyli prosty odcinek. 6 metrów, 6,5, na naszym przypadku 5,40, bo taki był promień. I po drugiej stronie, to jest to pokazane na dole, całe jak to wygląda. I po drugiej stronie łaty dokładało się cegły. Żeby jeszcze łatwiej to zrobić, to na późniejszym etapie zrobiliśmy taki kwadracik, tak? Taki przymiar właśnie. Żeby tam po prostu ułożyć cegłę, żeby wiadomo, że ona zawsze tak leży. I cegłę układa się dośrodkowo coraz bardziej. To się musi zakleszczyć. Nie ma możliwości takiej, to się układa w kółko, to się kleszczy. Jak są dwie ekipy, to dwie ekipy się ścigają. Też takie mieliśmy sytuacje. Nie ma takiej możliwości, żeby postawić na przykład po jednej stronie 4 warstwy cegieł, po drugiej 2, bo to grozi. Ale jeżeli się buduje całe systematycznie, nie ma z tym żadnych problemów. Lepiej budować to w koło, wydaje mi się. Tak, dokładnie tak. Zamykać okręg za okręg. Nie, proszę. Nie. To się robi tylko z cegły. Z kopułę się robi bez żadnych szalunków. Szalunki były, oczywiście, na okna. To musi być, bo jak są sklepienia łukowe na górze, to musi być zrobiony szalunek. Natomiast przy kopule nie ma nic. Do samego szczytu budowaliśmy bez żadnych szalunków, bez niczego. Proszę? Proszę się podać. Tak, układaliśmy cegły. Te okręgi, one się nawzajem zaciskają. W zasadzie sklepienia, konstrukcja zupełnie samonośna. W momencie, w którym dokładnie, takie sklepienia, czy zaproza klania. No, tam tutaj budowlaniec wie, co mówi. Wykonawca, no tak, wykonawca. Także jak się zamknęły okna, była już położona warstwa nad oknami, zdejmowaliśmy już szalunek z duszą na ramieniu, tak? Tak to się określa. Ale nic się nie stało. To się nie mogło. I od 6, no teraz to już wiemy, tak? Teoretycznie. Wiadomo, tak? Praktycznie różnie wychodzi. Nic się z tym nie stało. Nie ma takiej opcji. Na samym szczycie kopuły, bo murujemy do pewnego poziomu, potem jest ten etap na szczycie bardzo taki płaski. Ciężko go zamurować. Da się oczywiście, tak? Ale to już jest taka, no tam trzeba robić szalunek odpowiedni. Więc my stwierdziliśmy, że tam zrobimy sobie wieniec żelbetowy, tak? Taki zwornik dookoła i zrobimy doświetlenie od góry. Efekt. Ten wieniec był kluczem do zamknięcia. Tak, całego. Dokładnie. On w starych podręcznikach się to robi na zasadzie cegły układanej w kółko, tak, żeby się zakleszczyło. My poszliśmy trochę dalej, zrobiliśmy wieniec żelbetowy, żeby trzymał
świetlik, który jest na górze. I teraz proszę zobaczyć, po prawej stronie na dole jest całe dyskowanie tego zwornika. Kilka desek przy kolejnych na krzyż. Nie trzeba szalunku? Nie, trzeba oczywiście szalunek, ale jak nam zaproponowali budowlancy, jak to zrobić? No tutaj trzeba tyczki zrobić takie na 5 metrów wysokie, żeby to się trzymało. Zrobiliśmy 3 deski na krzyż, przywieźliśmy kopuły na wylot, przymocowaliśmy te deski i ułożyliśmy szalunek na tym. Cała zabawa. Czyli po prostu zamiast podpór powiesiliście je na ścianach. Dokładnie tak. Przy układaniu cegły w kółko jest takie ryzyko, że na górze ten świetlik będzie przesunięty. Nie ma znaczenia. Nikt tego nie zauważy. Ja wiem, że w tej kopule jest przesunięty świetlik 10 cegły w jedną stronę. Tego nie widać. Nikt tam nigdy nie przyszedł do kopuły i powiedział: ty, ale ty masz krzywy świetlik. Nie, tam nie było. Zapraszamy oczywiście. Świetlik wyszedł, powiedzmy, że przypadkowo, natomiast efekt jest genialny. Całe piętro, tam jest antresola zrobiona w naszym projekcie, jest jasne. Tam nie ma nic innego, tam jest jak wschodzi słońce rano i zachodzi wieczorem, tam cały czas jest słońce. Rano światło do pokoju dziennego wpada przez świetlik, po południu, jak jest zachód, przez duże okno. Tak naprawdę często słyszę opinię, że w kopule jest ciemno, bo jest mało okien. Taki bunkier. Natomiast jakbyśmy przeliczyli powierzchnię okien, to spełnia całkowicie wszystkie takie same normy jak normalny budynek. Ale tam nie jest problem w tej chwili zrobić więcej okien. Ale nie ma potrzeby. Okna. Często słyszymy właśnie pytania na temat okien. A jak zrobić okna w kopule? Jakieś płaciowe, krzywe, w ogóle usłyszeliśmy nawet kiedyś taką teorię, żeby zrobić takie sferyczne okna, żeby to fajnie wyglądało. Wiedzą Państwo, ile to kosztuje? A my jesteśmy pragmatyczni. Zrobimy normalne, prostokątne okna. W te dziury, które zostały wykonane, wysłaliśmy ofertę do kilkunastu biur, znaczy biur producentów okien. Dostaliśmy ofertę, okna wcale nie kosztują więcej. Za cały komplet okien w tej kopule zapłaciliśmy 12 tysięcy. Standard. Normalnego domu. Normalnego ceny, jakie byłyby za tamte domy? Zapłaciłoby się 1000-2000 mniej za okno. No ile można oczekiwać na okno? Tak, to są plastiki, bo robiliśmy to maksymalnie tanim kosztem, ale wiadomo, tak, każdy oszczędza gdzie może, akurat na oknach możemy oszczędzać. Okna drewniane też mieliśmy ofertę 4 razy droższą. I o tyle, o ile lubimy naturalne materiały, stosujemy naturalne materiały, to nie daj mi się zwariować. Także tutaj mówiłem koledze, że jeżeli będzie 90% naturalnych materiałów, a 10% sztucznych, to nie daj mi się zwariować przy budowie domu. Bo oczywiście mogliśmy te okna kupić naturalne, drewniane, super okna, za cenę w 50 paru tysięcy złotych. Ale to byłby dopiero problem. Ale zrobią, bo robią takie rzeczy. Tak, tylko nie robią tego z drewna, z jakiego powinni to zrobić, bo takiego drewna nikt nie ma. Tylko to jest drewno klejone, poza tym to jest tak, że to... są to właśnie klejonki tak kombinowane, a potem i tak się z nimi dzieją. I teraz powiem Państwu zabawną rzecz. Na 8 okien, które nam zrobili, 7 było sobie zrobione. Niezgodnie z naszym zamówieniem. Proszę na przykład zwrócić uwagę na to okno, które jest po lewej górnej stronie. Tam jest taki malutki trójkącik po prawej stronie. Po jaką cholerę? No rano musi być. Oba. Nie, ale to już nie miało sensu w ogóle tam wstawiać tego kawałka. Właśnie. To można było zrobić już jako całość. Albo były złe okucia. Znaczy nie tyle, że okna nie pasowały. Pasowały wszystkie, tak jak powinny, tak? Ale zostały, widzę, tak? Tak, opuścili 2000 zł na okno, więc zostały. Potem cena się wyrównała z prostokątnym. Potem zima nadchodziła i po prostu musieli zamknąć dom, tak, na zimę. A musieli doczekać 4 tygodnie, tak, musieli robić wnętrza po prostu i do tego spędzili już. Tam to się dało poprawić, na przykład okucia, bo... No dobra, drzwi balkonowe, tak? Tu są schody. Drzwi balkonowe. I najpierw zrobili tak, że otwierać to okno na schody, a potem drugie. Bez sensu. Musieli pozmieniać po prostu masę rzeczy w tych oknach. No to, co się dało zmienić w ramach jakichś tam drobnych przeróbek, na przykład okucia, to zmienili. To, co się nie dało zmienić, te właśnie te małe trójkąciki, to zostało. Razi, ale ćwiczy się cierpliwość. Ćwiczy się odpuszczanie. Czasami trzeba odpuścić. To była jedna z tych rzeczy. Zgadza się.
Co do samego wnętrza, kupuła ma to do siebie, że jest konstrukcją samonośną. Najpierw się robi kopułę, pokrywa się ją, ociepla się wewnętrznej, w przypadku cegły, a potem się robi dopiero ściany wewnętrzne i strop, i wszystko się chce wewnątrz. Czyli można na przykład w okresie letnim robić kopułę, a w okresie zimowym robić wnętrze. Ekipy w ciągu zimy często nie mają pracy, więc wiadomo, zostaje trochę dla siebie. Bo się tańsza robocizna jest. Cegły, wnętrze też zrobiliśmy z cegły oczywiście. Także nie było z tym jeszcze problemu. I teraz tak, tak jak powiedziałem, wnętrze można dowolnie kształtować. Nie wiążą się ściany wewnętrzne z kopułą, więc nie ma tego obowiązku, że musi być ściana tutaj, a nie indziej, bo się kopuła zawali i z tych rzeczy. Można postawić całą kopułę 11-metrową i zostawić ją bez niczego, na przykład na hal, bez ścian, na przykład na jakąś salę wykładową, salę jogi, czy na cokolwiek innego. Ściankę z tymaszką, tak, żeby ktoś był taki skinał po kopułę. I tak naprawdę te wszystkie roboty wewnętrzne, które były robione ciągle zimą. Często się także pojawia co do wnętrza pytanie, a co z meblami? Czyż to muszą być specjalne meble na zamówienie? W całym domu był jeden mebel robiony na zamówienie. Blat kuchenny. Postał przy okrągłej ścianie. Kosztował, żeby pan sobie składać, chyba 800 zł. Z marmuru. Wycinany kamień. Więc to nie są jakieś tam koszty, które przytłaczają, tak? Normalny blat z płyty tej takiej, no, meblowej, tak? Kleiną, kosztuje 60 zł z metra, tak? My zapłaciliśmy tam chyba 250. I to jest jedyny mebel. Wszystkie pozostałe meble, czyli łóżka, szafy, łazienka, tak? Wszystko jest takie jak wszędzie indziej. Standardowe. Wiadomo, oczywiście jak się robi na przykład zabudowę garderoby, tutaj akurat nie ma garderoby, ale jak się robi zabudowę garderoby, to trzeba rurki się na przykład kupuje i na samych rurkach się włoży. Albo same półki się wkłada. Ale to też jest wszystko standardowe. To nie jest coś, co się robi na zamówienie. Oczywiście, jak ktoś chce, to my jesteśmy za. Im bardziej kosmiczny projekt, tym lepiej. Jak kogoś stać. Efekt sam w sobie jest genialny. W kopule nie ma praktycznie ostrych kantów. Jak się mówi, postaw dziecko do kąta, żeby... Nie da się. Nie da się. No między innymi dlatego sejm jest okrągły. Sejm jest połówką, kurwa, to jest zupełnie inna sprawa. Niestety, gdyby był okrągły, to by inaczej siedziało na Polsce. W lewym górnym rogu mamy sypialnię z normalnym łóżkiem. Wygodnym, wielkim, tam 1,60 m łóżko. Potem po środku na górze mamy wannę w łazience. Standardową, zupełną wannę. I na z tyłu widać ścianę łazienki, kopuły. Po prostu jest pomalowana. Po prawo i po lewo, od góry do dołu są, na ścianach pionowych są ułożone płytki granitowe, albo marmurowe. Bo żona taty ma fioła na tym punkcie i chciała taki drugi kamień kupić. I ma. Na dole po lewej widać pokój dzienny. Jeszcze z początku użytkowania, bo z krzesłami tymi turystycznymi. Stolikiem zresztą chyba też. Tak, i stolikiem też turystycznym. Najpierw kupili kanapę, a potem... Takim ogrodowym, który jest tam z turystyką, to on ma niewiele wspólnego. Szafki kuchenne są normalne, standardowe. Niczym się to nie różni od normalnych szafek, z tym, że przy kopule są po prostu rozsunięte lekko. Są normalne szafki. Po prawej stronie na dole jest kominek. Żeby było ładnie, to przy kominku ułożyli sobie łuk. Potem cała reszta, cała pozostała podłoga jest z normalnego drewna. Jakieś ekstryczne drewno kupili, nawet nie powiem Państwu co. Natomiast problem ze zdjęciami kopuły jest to, że one nawet w 1/10 nie oddają piękna tego, jak kopuła. Kto był w kopule, to wie. Kto nie był, mam nadzieję, że się dowie. Jeżeli by ktoś chciał przyjechać do kopuły, dostaną Państwo kontakt na pewno do mnie. Proszę dzwonić. W Marta pod Warszawą można przyjechać, zobaczyć. To znak. Teraz tak, kolejny problem to jest pokrycie kopuły. Problem, kolejny problem. Kopułę można przykryć czymkolwiek tak naprawdę. Każde pokrycie, które mamy w normalnym domu, można położyć na kopulę.
zgodne z naszymi warunkami czy odczuciami estetycznymi. To mi się podoba napówka, czyli napówka lepka drewniana, wiórek osikowy, papa, jak ktoś chce, gąty. My się zdecydowaliśmy na tynk wodoodporny. Jest to tynk Sopro. Taki do pokrycia basenu do 5 metrów głębokości. Czy trochę? Na kopułę, która miała powierzchni do krycia około 230 metrów, 250 metrów, zapłaciliśmy 35 tysięcy. Ile kosztuje ta chówka? 100 000. Ile kosztuje papa? Papa do krycia podwójnego, czyli takiego, gdzie jest najpierw papa podkładowa, normalna, kosztuje więcej 90 zł za metr. To nie jest dużo. Tak naprawdę to jest tynk trójwarstwowy, akurat w wypadku. Jest warstwa podkładowa, warstwa taka wyrównawczo-poślizgowa, tak to się określa, a trzecią warstwę nakrywa się pędzlem. I to wygląda jak pumeks, nie pumeks, PCV. Znaczy dotyka pierwszy raz, to jest takie PCV. To smarowaliśmy to potem na przestrzeni 2 lat, chyba jeszcze z 5 razy, żeby było na pewno szczelne, żeby było szczelne i nie było z tym żadnych problemów. Jak się sprawdza? Tak, no dobrze. 6. zima. Poza błędami wykonawczymi od wykonawców, na przykład jak uszczelniali nam komin, to mimo naszych wskazówek tato położył palec między kopułą a komin, więc musiało cieknąć. W końcu się wkurzył, zrobił to sam z kolegą i już nie cieknie. 6 lat bez żadnych problemów. Widać, śnieg leży, to jest chyba jedno z pierwszych zdjęć, bo jeszcze nie ma świetlika zamontowanego. Śnieg leży, nic się z tym nie dzieje. Do tego zaraz przyjdę. A może być inne pokrycie? Może. Może być dowolne pokrycie. Ale nie prawda. Mówię o tym, to jest tylko coś podobnego? Do tynku? A tynk zmieniany? Nie damy gwarancji, dlatego nie stosujemy. My, tak jak powiedziałem, jesteśmy realistami i pragmatykami, więc jeżeli coś nie ma atestu do stosowania, albo coś nie jest sprawdzone, to nie wchodzimy to, bo... Potem pani będzie miała, czy ktoś będzie miał do nas pretensje, że zaportowaliśmy mu coś, a to jest nie tak. My tracimy renomę, a ktoś traci pieniądze. No tak co dużo mówić, bo musi coś innego zrobić. A jeszcze nie daj Bóg pozwie nas do sądu i... Jeżeli jesteśmy już przy pokryciu, to jest kopuła 25 metrów pokryta tynkiem glinianym, ale to podkreślam, 25 metrów na zgłoszenie, z dodatkiem środka hydrofobizującego. Stoi 3. rok. Czy się z nią nic nie dzieje, ciężko stwierdzić, bo nie jest ogrzewana. Problem się zaczyna przy ogrzewaniu. Jeżeli wewnątrz jest plus 20, na zewnątrz na przykład minus 10, następuje dyfuzja pary. Kiedy następuje dyfuzja pary, następuje możliwość skroplenia się i problem po prostu z pokryciem. Więc... A nie ma tego przy tych tynkach? Nie. To jest tynk paroprzepuszczalny. On jest wodoodporny, ale paroprzepuszczalny. Długo szukaliśmy takiego tynku, żeby to zrobić. Mówisz o tym soku, że jest paroprzepuszczalny. Tak. Z czego w ogóle ściana jest zbudowana? Jak jest wyciągana? Ściana jest z cegły pełnej. Potem? Ociepiona wodą mineralną. To jest normalny, kopuła to jest normalny dom. On musi spełniać wszystkie wymogi normalnego domu. Czyli on musi mieć zapewnione ten współczynnik przenikania przez ścianę minimum 0,3. Wełna na zewnątrz? Wełna od wewnątrz. Są dużo miejsca straty ciepła. Wyeliminowujemy przez to wszystkie mostki zimna. Wyeliminowujemy przez to konieczność nagrzewania ścian zewnętrznych, co też pochłania ciepło. Mimo tego, że się mówi, że to potem utrzymuje tak zwaną bezwładność ciepłą budynek, poradziliśmy sobie z tym inaczej, to teraz będę mówił przy ogrzewaniu. Jaki rodzaj dawny? Jaka grubość? Minimalnie, 15 cm to jest minimum. Proszę? Jaki współczynnik wynikalności? Przy 15 mamy w granicach 0,28-0,27. Aczkolwiek robiliśmy to 25 cm, gdzie dochodziliśmy 0,2. To już tu nie ma problemu. Rekordowo robiliśmy 0,25. Kiedy był tynk, miano konopny lub coś podobnego? Od wewnątrz czy od zewnątrz? Od wewnątrz. Nie ma problemu. Na wełnę mineralną układa się normalnie tynk. To jest na tyle twarde, że nie jestem mały, ale to walnąć się z tym nic nie dzieje. Nie powstają dziury. To jest twarda wełna mineralna, taką jak się używa na elewację. Więc ona nie jest. To do ciepła nie elewacji. Tak, dokładnie. To są zewnętrzne. To nie jest taka miękka, jak czasami widzimy, że
że rozwijają i kładą gdzieś na dach, na przykład między krokiem. Nie, nie, nie. To jest taka twarda wełna. Dalej siatka na to i tak. Wszystko. A to spłyt, żeście docinali? Tak, to było normalnie spłyt. Jeżeli się kupi kołki odpowiednio długie, a z tym jest ten naprawdę problem, bo to musi być kołkowane do konstrukcji, to można zrobić dowolnej grubości. Tylko że na dłuższe kołki, jakie znaleźliśmy, to było 35 cm. Dlatego 25 cm tylko, znaczy tylko, aż wełny mineralnej to jest taka nasza maksymalna granica technologiczna, którą jesteśmy w stanie zrobić. A dlaczego nie na zewnątrz? No. Problem jest z pokryciem. Zabezpieczenie. Wełna ma nacisk mniej więcej 200 kg na metr kwadratowy, taka, którą my stosujemy. Tynk Sopro wymaga mniej więcej minimum 500 kg na przykład. Więc oni powiedzieli połóżcie, ale jeżeli ktoś to wejdzie i tynk pęknie, to będzie przemakało. Dlatego mimo tego, że próbowaliśmy, nawet zrobiliśmy taki projekt, to potem musieliśmy go zmieniać, bo to nie da rady. Po prostu. Technologicznie. Nie da rady. Potem jeszcze od strony wewnętrznej powiedziałem jedną ważną rzecz. Ściany wewnętrzne nie stykają się w ogóle z kopułą. Pomiędzy ścianą wewnętrzną a kopułą musi być przerwa. Jeżeli kopuła, ściany wewnętrzne to jest tak, jakby Państwo użyli rozpór w kulę i chcieli tą kulę zmniejszyć. Ona się zmniejszy, tylko pęknie w tym miejscu, gdzie jest rozpór włożony. I to są ściany dla kopuły. Dlatego ściany muszą być dodatkowane, jeżeli na przykład robimy kopuły drewniane, o czym będę mówił za chwilę, przy zadaniu pytania. To też jest dilatacja między, ścianą, między kopułą a ścianą wewnętrzną. Pytania? Odnośnie ścian? Jednowarstwowa ściana bez ocieplenia jest możliwa w wykonaniu? Materiałowo tak, technicznie nie. Bo z czego na chwilę obecną zgodnie z warunkami technicznymi można zrobić jednowarstwową ścianę? Itong Energo. Jakiś może boroter, chociaż nie jestem pewien. I już. I tą Energo to jest taki klocek. On jest leciutki, on waży chyba 20 kg przy tej wielkości. To jest bardzo mało. Tnie się go nożem. Tylko, że żeby ułożyć poszczególne warstwy, trzeba by go docinać. Jak się go docina, to są dużo odpadów po prostu, co dużo miejsca. Dlatego mówię, że są nieopłacalne. To tu mój technik. Teoretycznie tak, praktycznie nie. Dobrze. Co do samego ogrzewania. Długo nad tym myśleliśmy. Co zrobić? Kopuła sama w sobie, przez to, że ma mniej ścian zewnętrznych, automatycznie ma mniej strat ciepła. Współczynnik jakby strat ciepła określa się przez na przykład ta wartość 0,3 razy metr kwadrat przez razy Kelvin przez metr. Czyli na każdy metr kwadratowy przy różnicy temperatur jednego stopnia ucieka określona ilość ciepła przez ścianę. Czyli przy różnicy jednego stopnia ucieka 0,3 wata. Ale przy różnicy 10 trzeba 3 waty na każdy metr kwadratowy. To jest ten współczynnik, który mam. Dlatego im on niższy, tym lepszy. Mieliśmy już ekonomiczną kopułę. Teraz trzeba robić ekonomiczne grzanie. Co zrobić? Gaz? Od Rosji? Ciężko. Jako groszek? Za dużo zachodu, bo to trzeba, jest powiedzmy odpowiednio taniej ten groszek, ale jest kłopotliwy. Suma summarum, zdecydowaliśmy się na dwa ogrzewania. Jedno, widzą Państwo, to będzie za mną, jest to ogrzewanie kominkowe. Tylko, że ogrzewania mogą być, kominka mogą być trzy rodzaje. Mogą być w pierwszej generacji, to jest wkład. Czyli to, co idziemy do marketu i widzimy te stalowe takie obudowy, które grzeją, tak, to jest. Drugi to są płaszcze wodne, ale do tego trzeba mieć całą wielką instalację rozprowadzającą tą wodę, tak? Bo to jest płaszcz wodny, który oblewa, muszę mieć wymiennik, kupa pieniędzy i zachodów. Trzecia generacja to jest coś, co było i jest zapomniane, czyli zapiecki. To, co było w domu naszej babci, kiedyś wchodziliśmy i siedzieliśmy przy kominku i było nam ciepło w plecy, bo tam było, się paliło. Jak to działa? A, B, C, D. A, kominek. D, komin. B, masa akumulacyjna. I C, to jest taka przejściówka, powiedzmy zamknięcie. I teraz, co tu się dzieje?
Może powiem, o co chodzi. Tam będzie łatwiej. To jest tak, że w zapiecku nie grzeje ogień, grzeje dym, spaliny. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jak się pali w kominku, to w kominie wlatuje, przy wylocie komina jest 700-800 stopni Celsjusza. Dużo, bardzo dużo. Nie, to są temperatura spalin w kominkach. 700-800 stopni. A co by zrobić, żeby to zachować w środku? No, wywalać atmosferę 700 stopni? Bez sensu. Zrobiliśmy masę akumulacyjną, czyli to, co widać jako B. I działa to w ten sposób. Rozpalamy kominek. Zawór C jest otwarty, czyli wszystkie spaliny lecą przez zawór C. Wtedy, jeżeli komin był zimny, to zimne powietrze jest wypchnięte przez komin, przez spaliny, tak, i komin się udrażnia, czyli robi się tak zwany cuk. Czyli już jest zasysane powietrze. Jak jest zasysane, to tak trwa około 10-15 minut, mniej więcej max. Zamyka się zawór C i w tym momencie spaliny idą na obieg B. Na obiegu B jest założonych tutaj chyba około 12 cegieł szamotowych, pamiętam, albo 10. Każda cegła odbiera 45 stopni ze spalin. Czyli zamiast wywalać 800 stopni w powietrze, wywalamy 200. 600 stopni, te, które powinno być w komin, zostaje tam. To wszystko się zabudowuje. To jest akurat zrobione tak, że za nami widać taką ścianę konstrukcyjną, zrobioną z tego 25. I to przekazuje ciepło na tą ścianę. Czy to jest jasne? W zabudowie to wygląda w ten sposób. Tego nie widać. To jest obudowane od strony wewnętrznej, od strony zewnętrznej. Tak naprawdę wychodzi sam kominek. Ale cała ta ściana, która jest za kominkiem, grzeje. Tam jest pustka powietrzna, czy pustka. Nie jest pustka, to jest powietrze, tak? Które tam krąży w zamkniętym obiegu. I pomiędzy masą akumulacyjną, która może się rozgrzać bardzo, do ściany, która nie powinna się bardzo rozgrzać, jest przestrzeń powietrzna. Niedużo, 5 cm. Ale to musi z cegły tej szamotowej oddać ciepło na powietrze, a z powietrza oddać na ścianę. Ściana ma temperaturę 60 stopni, to był maks, który osiągnęliśmy. Czyli to nie jest temperatura taka, że się przyłoży rękę i człowiek się oparzy. Czuje ciepło, zabierze rękę, ale się nie oparzy. Zwykle ma około 35-40 stopni. To jest tak zwane ogrzewanie wielkopłaszczyznowe, niskotemperaturowe. Można grzać albo grzejnikiem małym, takim jak mamy wszędzie, tak, leży tutaj. I wtedy po prostu mamy 90 stopni, mała powierzchnia, ją grzeje bardzo, albo sobie rozłożyć. I zamiast jednego metra kwadratowego, który ma 90 stopni, mamy 3 metry kwadratowe, który ma 30. Efekt ten sam. To jest właśnie ogrzewanie wielkopowierzchniowe. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego nie przez wkład kominkowy? Żeby zrobić tą pustkę wewnątrz, która będzie oddawała powietrze do domu, tak, zyskała powietrze znowu i tak dalej. To jest tak, że w domu mamy odpowiedni mikroklimat. Jeżeli w zimę na przykład wchodzimy do domu, wychodzimy na dwór, wchodzimy do domu, wychodzimy na dwór i nagle się okazuje, że nam zaczyna z nosa cieknąć. Dlaczego? Bo w domu mamy przegrzane powietrze. Mamy ogrzewane to wysokotemperaturowym grzejnikiem. Ja mieszkam w bloku i mam to co każdą zimę. Przy kominku będzie to samo. Przy kominku, w przypadku masy akumulacyjnej, nie wytrąca się para wodna z otoczenia. Bo jest grzanie niskotemperaturowe. Jeżeli powietrze się grzeje temperaturą niższą niż 55 stopni Celsjusza, nie wytrąca się pary wodnej. To są odpowiednie obliczenia klimatyczne. Nie będę wchodził w szczegóły, jeżeli Pan pozwoli. Także dlatego zdecydowaliśmy na ogrzewanie niskotemperaturowe. Jest inny mikroklimat. Człowiek czuje się dodatkowo zdrowszy czymś takim. Drugim ogrzewaniem, bo kominek nie będę ukrywał, jest kłopotliwy. Trzeba codziennie rano dołożyć, trzeba codziennie wieczorem dołożyć, a jak się zapomni zamknąć zaworu powietrza, tak żeby się to lekko tliło, to jeszcze trzeba w nocy stać, bo się zapomni. Ale z drugiej strony mój tato od 5 lat nie używał innego ogrzewania. 6. rok mieszka w kopule,
i właśnie sprzedał zbiornik na olej. Nowy, nieużywany, ani razu go nie włączył. Także chyba się da. Tak naprawdę jak się kominek rozgrzeje, znaczy włączy na późną jesień, to on się pali cały czas. Także tam się wykłada go drewno, on się samo rozpala, to może się raz na 12 godzin wystarcza. Teraz tak, jeżeli byłaby taka sytuacja, gdzie na przykład cała rodzina wyjeżdża na ferie albo odpukać, stał się jakiś wypadek, tak, i trzeba być przy jakimś szpitalu i to dom musi być ogrzewany. Nie ma takiej możliwości, żeby w zimie, kiedy jest na przykład na dworze minus 10, dom był nieogrzewany, bo pod 10, może nawet nie, po 3-4 dniach, jak się wyziębi, zamarznie woda w rurach. Więc on musi być ogrzewany. Za to zrobiliśmy drugie ogrzewanie. Zrobiliśmy pompę ciepła, nie pompę ciepła, teraz będę pompę ciepła. Jesteśmy trochę mądrzejsi. Zrobiliśmy piec olejowy na ciepłe powietrze. W oryginale są piece olejowe tylko, piece na ciepłe powietrze tylko na gaz. My wyjęliśmy taki mały palnik, włożyliśmy palnik olejowy. Żadnego problemu nie ma. Aczkolwiek nigdy nie był uruchomiony. Także drugi sposób ogrzewania musi być. To może być cokolwiek. Jeżeli Państwo, ktoś chce zrobić sobie ogrzewanie elektryczne, gazowe, komin ten, na ekogroszek, nie mam z tym żadnego problemu. Mogą być panele na podczerwi. Wszystko zależy od tego, co ktoś chce. My mówimy, jakie jest nasze zdanie, ale jeżeli ktoś chce takie, nie inne, jesteśmy pragmatyczni. Proszę? Ile potrzeba? Paneli? Nie. Dopiero w tym roku mamy pierwszy projekt, który będzie uwzględniał panele te na podczerwie. Więc w przyszłym roku będą trochę mądrzejszy już, ale jeszcze nie. Czy są jakieś pytania w tej części? Bo zaraz wejdziemy w świat magii. A ile kosztuje taki kominek? Takie ogrzewanie? Cegła. Jest dwóch producentów tych cegieł. Jeden to jest Brunner, znana marka. Jedna cegła kosztuje chyba około 500 zł. No to automatycznie z 12 wychodzi w te 6 tysięcy. Natomiast jest firma czeska, nie pamiętam cię nazwy. Cegły są ciutkie mniej wydajne, potrzeba ich chyba 14, ale kosztuje połowę mniej. W tych granicach to jest. To nie są gigantyczne. Wkład kominkowy może być dowolny. Znaczy, my robimy wkład do takiego palenia specjalnego czy specjalnego. To nie jest to. Jest kominek opałowy. On ma na dole komorę na drewno, a pod wyżej ma taką komorę, do której się wkłada jeszcze drewno, tak od dołu. Te szczeble muszą być, może tak, lot do kominka jest 50 cm, on ma jeszcze 50 cm na górze. Dlatego, że można do niej włożyć takie sztaby, które będą miały 70-80 cm w pionie, żeby się to mogło palić najdłużej. Taki wkład kosztuje ciutko więcej, ale normalny wkład kominkowy, ile kosztuje? 800 zł, 1000, 1500? W zależności od mocy firmy, tak, nazwy, jakiej się nazywa. No. Jaki koszt roczny ogrzewania? Tato spala średnio w roku 12 metrów sześciennych drewna. Przy czym to jest tylko i wyłącznie drewno na potrzeby centralnego ogrzewania. To nie jest drewno na ciepłą wodę. Czyli metr sześcienny drewna kupuje się na lesnictwie w zeszłym roku za 146 zł w Warszawie. Więc podejrzewam, że w innych częściach Polski, gdzie jest zwykle taniej niż w Warszawie, wszędzie jest taniej, to podejrzewam, że będzie jeszcze mniej. Czyli poniżej 2000. Na cały sezon grzewczy. Jakie drewno? Liściaste. Koniecznie. No, ta budowa jest z cegły szamotowej? Zwykłe cegły czerwonej budowy. Ale o tym też bym za chwilkę mówił odnośnie tego, jak to budować i czego i dlaczego. Ściana żyjąca, ona jest... Z cegły? Nie. Tak jak widać tutaj na zdjęciu. Tylko i wyłącznie do... Bo zrobiliśmy tak, zrobiliśmy parter, tak, na którym jest pokój dzienny i pokoje sypialne. Tam pod i nad pokojami sypialnymi zrobiliśmy antresolę. Czyli ta ściana grzewca jest tylko i wyłącznie na parterze. Czyli po powietrze i tak idzie do góry. Ale na to też mamy sposób. Można. Tylko piec rakietowy. Jaka kubatura tej kupuły? No. 315 metrów. Nie, jest 164 metry, to jest powierzchnia użytkowa.
kubatura całkowita, zewnętrzna, bo nie, przynajmniej nie liczyli tutaj wtedy jeszcze powierzchni kubatury netto, bo nie było takiej potrzeby, to było 640 metrów, włącznie z ścianami. Myślę, że w granicach 150 metrów trzeba oddzielić na ścianę. Czyli w granicach 450 metrów to będzie kubatura wewnętrzna. Tam na pierwszym wysoku chyba było. Tak, podejrzewam, że tak. Jeżeli pan to powinien, to zwracam, jeżeli trzeba, to później pokażę. Zresztą mam komputer, wszystkie projekty mam, mogę pokazać, nie robię z tego tajemnicy. I w urzędach naprawdę nie zgłaszali żadnych protestów, że to nie jest spadowe i tak dalej? Nie. To jest tak, że nasze urzędy pięknie działają, bo warunki zabudowy lub miejscowy plan wydaje urząd gminy, a pozwolenie na budowę daje starostwo powiatowe. Te dwa urzędy nie mają z sobą nic wspólnego. Więc jeżeli jest, to różnie bywa, nie powiem, że się nie lubią, ale jeżeli urząd gminy zarządzi, że coś można postawić, to starostwo powiatowe nie ma nic do powiedzenia. Oni tylko i wyłącznie mają sprawdzić, czy to, co zrobił architekt, jest zgodne z prawem, a nie zgodne z warunkami technicznymi, czy wizją gminy, czy kogokolwiek innego. To nie jest w ich interesie i ich sprawa. Także... Tak, starostwo powiatowe. A warunki zabudowy i miejscowy plan to jest sprawa gminy. Czy wszystko jasne? Na pewno będą jeszcze pytania, ale podejrzewam, że teraz jest tyle informacji, że na razie wystarczy. Teraz... A wentylacja i ewentualne sprawy wentylacji? Wentylację robimy grawitacyjną. Nie jesteśmy zwolennikami rekuperacji. Z bardzo prostego powodu. W rekuperatorach do wymiany powietrza tej cieplnej używa się aluminium. Z tego co wiem, to aluminium, dlatego nie robimy rekuperatorów. Aluminium, jak wspomniałem na człowieka, jeżeli Państwo nie wiedzą, to powiem, powoduje Alzheimera. Ale są papierowe, jeżeli to da się obejść, to nie ma problemu, ale dlatego nie robimy tego po prostu. Potem, jeżeli chodzi o straty przez wentylację, no takie same jak w każdym innym budynku, nie będą w ciemno. Normalna wentylacja. Proszę? Ogrzewanie kolodowe. Można zrobić. Nie ma z tym najmniejszego problemu. To będzie za bardziej ekonomiczne. Ale jakie kolodowe? Robili wodne. Właśnie na przykład ciepłe powietrze. Przez filtry może przechodzić. Tak. To akurat puszka. To, że kurzy, to zdaje się, że jenizacja by to pomogła. Tak. Dobra. Jeszcze jedno pytanie. Jest skrapa się wilgoć u góry przy sklepie? Nie. Nie, to jest normalnie ogrzewane. W łazienkach nie jest za wilgotno? Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale muszą być drzwi cały czas, chyba, żeby się nie tam jest wentylacja. Ciepłe w łazience jest zrobione dodatkowo ogrzewanie podłogowe, elektryczne, które się włącza na 15 minut przed tym, jak ktoś tam wejdzie, tak jak się obudzą. Żeby po prostu można było wejść, była ciepła podłoga. Fajna sprawa, polecam. Dobra, przejdźmy do magii, bo tego, co się dzieje w kopule po wybudowaniu, się nie da określić. Szukałem takiego zdjęcia, nie znalazłem go, więc kleiłem zdjęcie kopuły. Bo jak kopuła była w tym stanie, co jest teraz, nadeszła jesień, na dworzu było trochę powyżej zera, tato wziął termometr i postawił na zewnątrz kopuły. Temperatura tam około 2 stopni. Wziął ten sam termometr, postawił wewnątrz kopuły, temperatura o 4 stopnie wyższa. Skąd? Magia. Zrobił to samo w budynku obok, bo zaraz na lewo od tego budynku jest postawiony taki budynek w stanie surowym, otwartym, podobnie jak ten, do tej pory stoi ten budynek. Różnic temperatury nie było. Zrobił to samo 3 razy, tak, żeby no skąd? A i tak. Z kosmosu, tak naprawdę. Teraz proszę sobie wyobrazić taką rzecz. To, co teraz powiem, Państwo albo uwierzą, wezmą mi na słowo, albo nie, to jest moja teoria, czy nasza teoria. Działa. Działa przede wszystkim. Każdy narożnik, który jest w
w każdym pomieszczeniu to jest emitor energii. Różnej energii. Jakby Państwo zrobili zdjęcia termowizyjne budynku, to każdy narożnik jest cieplejszy. Bo tam po prostu jest mostek zimna, przez który zimno ucieka. Każdy narożnik, dlaczego się mówi postawmy dziecko do kąta? Bo jak dziecko jest niegrzeczne, tak, idzie do kąta i energia z go i bez ucieka. I nie ma energii, dziecko się uspokaja. Nie, nie mówi się iść pod tablicę na przykład w szkole. Nie, idź do kąta. Kupule nie ma kątów. Jeżeli nie Japończycy, Chińczycy wymyślili, wiedzieli o tym doskonale, jak to działa i chcieli tą energię, która jest w kopule, czaszy, wziąć dla siebie. Ale jeżeli ją rozkładali na pół, tak, kulę, to energia zostawała po tej stronie i po tej stronie. Nie było tej energii po środku. Tak? To energia ściąga energię. Ściąga energię z zewnątrz i zostawia sobie w środku. Ale to otworzyli Yin-Yang. Znamy nam. To jest coś, co daje energię tu. Jak się robi dwa Yin-Yangi takie, to po środku jest energia. Do tego stopnia, że osoby, które czują energię, zaczynają się pocić po 2-3 minutach. Mamy taki Yin-Yang zrobiony tej wielkości, także tak to mniej więcej wygląda. To powiedziałem, są różne rodzaje energii. To jest coś takiego, że po prostu kopuła ściąga do środka i zostawia w środku. Nie wypuszcza. Dlatego tam jest ciepły. Czy to wierzycie, czy nie? Pozostaje faktem, że jest tam ciepły. 4 stopnie różnicy. Wiadomo, tak? Nie trzeba grzać. Teraz w tym roku wybudowali się naprzeciwko kopuły tradycyjne domy, postawili takie szeregowe i facet mówi, że on grzeje gazem. Znaczy, dom jest ciutkę większy. Płaci rachunki 2000 zł miesięcznie za gaz przez okres grzewczy i trzyma dom temperaturę oszczędnie 18-19 stopni, żeby nie było za dużo, bo będzie za drogo. Tato pali u siebie w kominku, tak, 2 razy dziennie, ma temperaturę 25, na górze 28 stopni. Za ciepło. Tak, przygrzewa się. Kominek ma to do siebie, że jest ciężko zrobić termoregulację. Także to jak się napali, to tego już nie można zatrzymać. Można dogrzać, a nie można wyziębić. Oczywiście, jak chce się wyziębić. Tak, tylko że wtedy się wywala znowu ciepło na zewnątrz, w atmosferę. Coś za coś, jak najbardziej. Nie dokładnie. Ale to po 2-3 latach wiemy, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić. Także to jest dom, którego trzeba się uczyć. Zresztą każdego domu, co tu będę dużo mówił. Mam pytanie, a na tym jak kolejna część pojęcia. Tyle, że nie możesz robić. Nie, banna akurat pod tym względem nie jest taka fajna. Tego zatrzymuję, to jest raz. Ale mówiłem, że na górze kopuły jest świetlik. Świetlika niestety nie pokazałem, ale będziesz na jakimś zdjęciu. To jest sześciokąt. Tak, zrobiony z sześciokątu, który ma czubek podnoszony. Jak się podniesie ten czubek do góry, to tam jest taki wywiew, że naprawdę całe ciepłe powietrze i ucieka. Jak w komin. Także tak naprawdę, na przykład, jeżeli ktoś by, ja jestem zwolennikiem tak zwanego gruntowego wymiennika ciepła, czyli rur ułożonych w ziemi z wlotem, 40 metrów rur, które biorą ciepło z ziemi i wlot w pod domu. Tutaj jest plus 20, w domu jest plus 5 powiedzmy, tak, żeby nie przesadzać. Tu jest minus 20, w domu jest minus 2. Jeżeli zamkniemy okno, otworzymy świetlnik na górze, znaczy, tak, i puścimy nawiew przez ten gruntowy wymiennik ciepła, to automatycznie mamy taką klimę w domu, że daj Boże zdrowie. Bez żadnych pieniędzy dodatkowych, bez niczego. Także nie ma żadnych problemów z przegrzewaniem. Nigdy nie było przegrzewaniem. Nigdy nie było problemu z ogrzaniem kopuły. 40 metrów rur, a średnicy? 160-200, to jest w tych granicach. Plastikowa rura? Nie, to są specjalne rury metalowe, które mają dobre. Musi być wymiana ciepła. Musi być wymiana ciepła po prostu. Są firmy. Betonowa? Proszę wpisać gruntowy wymiennik ciepła w internecie, będzie naprawdę full informacji. Tych firm w Polsce jest kilka, które to robią. Proszę wybrać tą, która daje gwarancję, najdłuższą. Bo rury mają to do siebie, czasami lubią, żeby się coś z nim stać, to jest pod ziemią, wszystkie firmy są rzetelne, więc no, tak z własnego doświadczenia też powiem, jak to wygląda.
Teraz idąc dalej, świat magii. O tym Państwo słyszeli? Czasami było ich tyle, że nie mogliśmy zdjęć zrobić. Autentycznie była mgła. Ja nie chciałem tych zdjęć pokazywać, bo to naprawdę wygląda jakby... Nawet nie wiem, jak to wygląda. Czasami taki na naszych zdjęciach robimy z błyskiem, pojawiają się jeden, dwa, sztuczki odkłucza. I tu było codziennie. Mnóstwo. Tego się nie da opisać. To dobrze czy źle? To jest bardzo dobrze. Nie, po prostu do koleżanki syn zajmuje się odkładem. To jest bardzo dobrze. Powiem więcej, jeżeli się pomodlimy, poprosimy, żeby przyszły i zrobimy zdjęcie na 5 minut, to będzie ich pełno. Jak mówisz, przy lampie błyskowej? Przy lampie błyskowej. Tylko to są zdjęcia elektrocyklowe, czy...? Tak, znaczy w każdym to wyjdzie. To są orby. Jeżeli ktoś nie wie, to wytłumaczę. To są orby. To są takie... Ja to nazywam zagęszczeniami wibracyjnymi. To jest tak, że na przykład jak jest pajęczyna, której nie widzimy. Tak normalnie. Zrobimy zdjęcie, bach, świeci się na zdjęciu. To samo jest tutaj. Robimy błysk, jest inna gęstość powietrza, bo coś tam jest. Nie wiemy co. Są całe kongresy na temat orb. A ten prawie nie wiemy, co to jest. Coś to jest. Naszym zdaniem są to dusze. Takie same dusze jak my, tylko nie mające ciała. I tych dusz było tu mnóstwo. One idą wszędzie tam, gdzie jest fajnie, gdzie jest miłość, gdzie jest, robi się coś z dobrą atmosferą, więc podejrzewam, że jeżeli ktoś ma aparat, zrobił tu zdjęcie, to byłoby tu takim sporo. Z lampą. Czyli wspólnicy tam jest. Strażnie. Niestety z Kubance nie. Ale też mi tym prądu nie używają wody, więc... Nie zerwaniem prądu to by się zastanowiłem. Nie, to tylko w filmach. To się lampy błyszczą, nic takiego nie ma. No nie, mamy się inne. I tak chyba kończąc temat oddziaływania, jest coś takiego jak energia życia. To jest coś, co potrzebujemy wszyscy, żeby być zdrowi, rzeźcy. Czasami jak nam się, nie wiem, nie chce, jesteśmy zmęczeni, to jesteśmy tacy, ten, brakuje nam energii. Trzeba tylko pójść, czasami mówi się iść do lasu, przy którym się dobrze ozy, żeby dostał energię. Prawda? W kopule tej energii jest cholera. Nie. I jeszcze to, nie. Nie można napełnić szklanki bardziej niż jest jej objętość. I jak... powiem tak, w blokach na przykład, jak my mieszkamy jeszcze, tej energii jest... Jest tak zwana skala Bowisa, nie wiem, czy Państwo słyszeli. W blokach liczy się z około 3500. Człowiek zdrowy potrzebuje około 7000. Więc w blokach po prostu źle się czujemy, co dużo mówić. Jak na przykład idzie się do lasu, takiego, nie wiem, parku nawet w mieście, to jest 10-11 tysięcy, więc człowiek łapie tą energię, czuje się dobrze. Odpoczywa tam, mimo że chodzi z psem, tak długie kilometry robi, czuje się fantastycznie. Jak są bioenergoterapeuci, którzy przekazują rękami energię, to potrafią dojść do 14 tysięcy jednostek. I tutaj przykładają rękę na górę, na dole, brzyć, energię zasuwa. W kopule, w centrum jest 26 tysięcy. Którzy to tam nie patrzy, że jest 60 tysięcy? W zależności od wielkości kopuły. To od razu mówię. W tej kopule, którą zrobiliśmy, jest 26 tysięcy, po bokach jest około 14. To jest tak, że każdy kij ma dwa końce, powiem od razu. Z jednej strony człowiek przebywając w takiej kopule, zwierzę są też, bo to jest mój pies z parki, który biegał po całej działce, po czym jak się kładł odpoczywać, to szedł do centrum kopuły i tam się kładł. I teraz się to zwróciło naszą uwagę na to. Tylko tam, nigdzie więcej. Bielibyśmy na działce kilka godzin, po prostu biegał bardzo do kopuły. Odzyskuje się bardzo szybko siły witalne, bardzo szybko. Mój tata ma, byłby zły, bym powiedział, ale ma ponad 70 lat, wygląda na 60. A jakby Państwo go, mam nadzieję, że Państwo go kiedyś poznają, 50, 55, tej granicy. Mężczyzna w sile wieku. Właśnie dlatego, że ma tyle energii, on po prostu jest młody. On rąbie drewno w wieku 70 lat. Jak przyjeżdżam do nich drewno do kominka, dostałem takie wielkie bale, bo drewno po prostu tną na paski i przyjeżdżam, rzucają na podjazd. On to skutnie.
Czy przed tym, jak nie mieszkał w tej kopule, też to był w stanie to robić? Było z nim gorzej. Było z nim gorzej. Tak, czyli ja widziałem, jak mu tata się stacza. Mój świętej pamięci dziadek zmarł na Alzheimera i jeszcze proszę bałem się o tak. Oczywiście ma dolegliwości, tak jak każdy człowiek, ale w wieku 74 lat nie bierze żadnej tabletki. Czasami jakieś ziółko sobie zaparzy. Czasami... Nie. W to nie wnikam, ale jest to możliwe. Zamarnowanie dobrego materiału. Nie. To jest jeszcze zdjęcie z realizacji, jak to nadzorowaliśmy. Na środku kupuły jest, znaczy zostawiliśmy tą dziurę z względów pokazowych tak naprawdę, żeby pokazać, mamy to urządzenie, które używaliśmy do budowy, czyli tej, taką przegłup można powiedzieć. Jak ktoś do nas przychodzi, pyta się, jak budowaliśmy kupułę, to po prostu otwieramy dziurę, podamy to i pokazujemy, że to było tak robione, żeby to było jasne. Także dziura jest, łaty nie ma. Tak, to jest ta łata do budowy. Jak widać, nie ma żadnych dyskowań. Jedyne, co było potrzebne do budowy całego domu, to rusztowanie, które tutaj widać, na kółkach. Po prostu jak było, trzeba ułożyć z tego na wysoko, wyżej to się przekładało rusztowanie i było z głowy. Ale mówiłem, że każdy kij ma dwa końce i w tym wypadku też. Jak się człowiek, organizm się rozleniwia. Jeżeli na przykład za długo przyjmujemy jakieś witaminy, to organizm się przyzwyczaja do takiego poziomu witamin, to odstawiamy, trzeba być chorzy. Tak? Zgłosił Pan ze mną? To samo jest z kopulą. Człowiek przyzwyczaja do tego wysokiego poziomu energii. Tato pojechał na 2 tygodnie nad morze, 2 dni był chory. Dostał po prostu mniejszy poziom energii. Jego organizm przyzwyczaił się, że on ma tej energii full. Nie musi oszczędzać. Także tak każdy kij ma dwa końce. Natomiast w tym wypadku tam nad morze mogły być jeszcze inne czynniki związane z moimi siostrzeńcem i siostrzenicą, tak? I nerwami. Ale prawda jest taka, że mieszkając w kopule trzeba mieć ten umiar. Między innymi dlatego właśnie zrobiliśmy świetlik w formie sześciokątu, żeby tam nie było tego przeładowania, tylko żeby był przepływ energetyczny. Nie ma nic gorszego niż zastana energia. Zastana, czyli taka, która jest w miejscu. Zamknięte pustki powietrzne, zastana energia. Stojąca woda, na przykład w koryferach, zastana energia. Nie ma nic gorszego, proszę mi wierzyć. Dlatego robiliśmy przepływ właśnie przez ten świetlik, przez ten budynek, który jest obok. Jak ktoś nie robi sobie świetlika, znaczy nie robi tego budynku obok, to zawsze robimy świetlik sześciokątny, mimo tego, że mamy możliwość zrobienia już czaszek w tym momencie. Tak, żeby była świetlik w formie kopułki też. Ale nie zawsze się to zgadzamy, nawet jeżeli tłumaczymy dlaczego. To czaszek nie zawsze? Znaczy no nie, jeżeli jest kopuła sama i zrobimy czaszę, to energia nie ma gdzie uciec. Następuje ładowanie plus maksymalne, nie ma przepływu. Także tak wygląda kopułka. Zanim przejdę dalej, jestem w stanie pytania. No, jakikolwiek. Jaka grubość śniegu się wymaga? Na górze potrafi być 0,5 metra. Dochodzi do... tutaj widać świetlik, tak? Na górze dochodzi do miejsca do podstawy świetlika. Po bokach, jak widać, spada. Co coś kosztuje? 10-15% taniej niż tradycyjny dom. To na przykład ile? 340 tysięcy. Do stanu wykończeniowego, czyli takiego, w którym ci niepłużeni meble się wprowadzili. Czyli 2200 za metr kwadratowy. Przy czym od razu mówię, to jest, jeżeli ktoś wkłada tak zwany wkład własny, czyli szuka wykonawców, nadzoruje to, ewentualnie sam buduje, że ma taką możliwość. Nie wszystko można zrobić oczywiście. Tak, łącz się z tą drogą podłogą, jak z terenu egzotycznego i z marmurami w łazience. 340 tysięcy. Proszę? Chyba w Proszę? Czy Eskimosi już współpracują? Eskimosi budują swoją kopułę w ciągu niecałe pół godziny, więc nie jesteśmy dla nich konkurencją. Tutaj zrobiliśmy... Znaczy tak, w projekcie była cegła 12.
Ostatecznie zrobiliśmy do poziomu tego nad oknem 25 cm, bo chcieliśmy to oprzeć ogród zimowy. Tak, bo tam była konstrukcja przy kopule, drewniana, to na przykład ogród zimowy. Zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, zrobiliśmy grubsze ściany na dole. Na górze jest 12, na dole 25. A czemu sobie tu? Trzeba tady się spytać. Aha. A to już samego projektu? Koszt samego projektu to jest 120 zł z metra. Liczony. I to jest komplet do opracowań do pozwolenia na budowę. Tak naprawdę zajmujemy się wszystkim od warunków zabudowy, a skończywszy na pozwolenie na budowę i pomagamy w realizacji. W samym kraju. Za granicami niestety nie. Mieliśmy propozycję z Niemiec, ale musiałem odrzucić, bo no nie mamy uprawnień na Niemcy, tak? A ja nie jestem aż takim lingwistą, żeby w języku niemieckim się porozumieć, więc z ciężkim sercem niestety zrezygnowałem. Chciałam pytanie, czy jeszcze więcej wybudowałaś na tym kopu, czy to jest tak. Pierwsze? Zaraz pokażę resztę kopu. Kilka jak jest. Ale to była pierwsza w ogóle, tak? Tak, to była pierwsza, no bo zgodnie z zasadą, jak chcesz coś proponować ludziom, to zrób najpierw dla siebie. Sprawdź to. Wiedzą Państwo, ile robiliśmy błędy przy tej kopule? Fuh. Kupowałem standardowo. To jest świetny, cały to ile to kosztuje? To całe dziadostwo, świetlik, konstrukcja świetlika o promieniu, ten rozstawie 2,40 kosztuje, skłamać, 2,5 tysiąca. Do tego wszystkiego trzeba włożyć tam szybę bezpieczną, hartowaną i to kosztuje dwa razy tyle jeszcze. Ponieważ jest szyba jest na górze, nie może być takiej możliwości, że się ją, no, grad będzie wielki padał, tak? Proszę? Można zrobić, jak najbardziej, wtedy jest dużo taniej. Tylko komorowy też trzeba złożyć, żeby tam nie było motków zimna. A odnośnie tych kątów, ściany działowe wchodzą na dół? Wchodzą prostopady do kopuły. Od środka do zewnątrz kopuły. Tworzą kąty, jak najbardziej. Ale nie wychodzące na zewnątrz. Ale nie wchodzą na zewnątrz. Ja się zastanawiałem się nad czym? Co jest ważniejsze tutaj kształtem? Czy zewnętrze kopuły, czy jego wnętrze? Bo jeśli wnętrze i teraz dajemy ścianki działowe, no to czy one nie dysharmonizują tej przestrzeni wewnętrznej harmonii? Jak się wejdzie do kopuły, się to czuje. Ja to nie potrafię wytłumaczyć. Trzeba wejść, poczuć. Czyli mogą być pokoje na dole. Mogą być pokoje. Nie będą mieć kopuły, bo będzie sufit, tak? To jest nadal ta sama energia. Wszystko trzyma jeden wielki kształt kopuły na ocenę zewnętrzną. Co więcej, jak Państwo będą mieli okazję wejść do tej kopuły, inna, i to się czuje. Wchodzi się do kopuły, jest jeden rodzaj energii, wchodzi się do tego pomieszczenia obok, które jest dachem strzykowym, znaczy szczęczastym, i człowiek czuje, coś jest inaczej. Nie wie co. Coś jest inaczej. Czuje się chłód. Tylko się. Że piramidy też mają pozytywną energię. Co to znaczy pozytywna energia? Ja bym powiedział, że mają pozytywne działanie, ale to jest temat rzeka. Tak wielkim przekraczający czas tego wykładu. Tak, ja tak powiem w wielkim skrócie, do przemyślenia. W dawnych czasach, kiedy nie było lodówek, trzymano gdzieś mięso, prawda? Gdzie? Na poddaszach. Bo nie ma zasuszać. Chaty były takie, że było parter, na który był mieszkalny i strasznie wysoki dach. Po co? Przepraszam, nasi przodkowie byli mądrzejsi od nas. A na pewno mądrzejsi naszych polityków, którzy każą to albo to. Oni byli pragmatyczni, byli bardzo, drugimi słowami, praktyczni. Dziękuję bardzo. Wielkie dachy służyły do tego, na przykład taki dach, który miał 6 metrów. Na jednej trzeciej wysokości kładł się stół. Na tym stole kładało się mięso. Do tego mięsa nie wchodziła mucha, pająk, robactwo, nic. Ono tam leżało i się suszyło. Dlaczego? Piramida na jednej trzeciej wysokości wytrąca wodę. Wszystkie robale funkcjonują na podstawie wody. Wszystkie ich kończyny działają na zasadzie takich małych tłoków. Nie mają płynów, nie mogą się ruszać. One staną uciekały. Czyli jak są takie domki typu Bryda na przykład, bardzo popularne, czyli żerć, no w formie stożka dokładnie, tak? Na górze się śpi. Proszę się tam kiedyś przespać. Tylko proszę się sobie tak palić, zasię się, tylko staje się z wielkim kacem, chociaż nie było się alkoholu. Wytrąca się woda z organizmu. Momentalnie.
No, są się też kacy. Bo rano zmienia się alkohol w aldehyd dostawy, dziękuję bardzo. I wytrąca wodę z organizmu. I boli głowa. Także piramida jest fajna, jest bardzo fajna. Tak jak powiedziałem, każdy narożnik wyrzuca energię. To jest, jak człowiek jest chory, to powinien wejść do piramidy i sobie posiedzieć. Żeby tą energię z niego wywaliło. Tak? Jak będzie już maksymalnie wypluty, a poczuje się zmęczony, to idź sobie do lasu. Albo do kopuły, jeżeli ma taką możliwość. Wziąć nową energię, żeby się wyczyścić. Także mówienie na setach pozytywne, negatywne, pytanie w jakim kontekście? Z domu? Nigdy w życiu. Urządzenia lecznicznego? Jak najbardziej. W jakim skrócie? Zupełnie odwrotnie. Nie troszeczkę, to jest zupełnie odwrotnie działa. Czyli tak, jak ciało. Ona ciągnie energię z ziemi przez środek i ściąga energię z kosmosu od strony zewnętrznej. Czyli powstaje to. No, można tak powiedzieć. Jakieś pytania? To po lewej to jest garaż, tak? Tak, to po lewej to jest garaż i z tyłu to okno, które widać, to jest akurat to naszego biura w tym czasie mieście. To jest oryginalne, to miało być takie pomieszczenie gospodarcze, ale... A, to na środku. Tak, na środku. Dobra, pójdźmy trochę dalej. Tu się pojawiło pytanie, już z czego budować. Na rynku są 4 technologie tak naprawdę budowy i 5 teoretyczna, którą tutaj pan chce wykorzystać, jest ok. Można budować z cegły pełnej, z drewna, ze styropianu i z betonu. Najpierw powiem to, czego mnie nie... A, jeszcze ta teoretyczna, czyli worki z piaskiem. Można, ale to już... Ja mówię o praktycznych rzeczach. Perlit nie jest materiałem konstrukcyjnym. Dlatego o tym nie mówię. To jest materiał wypełniający. Ale te cegły perlitowe? Jeżeli ktoś kupi, to tak, ale to musi być cegła wtedy. A nie sam perlit. Może być, nie ma problemu. Ale ciężko tego się... Jeśli ktoś ma możliwość kupienia, to proszę bardzo. Tutaj nie ma żadnych problemów. Tak jak powiedziałem, kopuła jest tak wytrzymała, że to się nie mogło zrobić, tak? To zresztą ze śniegu ją jedynie robią. Robili kiedyś, bo teraz już też to zrobili. Tak, no niestety. I teraz tak, jeszcze potem... Jeszcze nie powiedziałeś o jednym masz problemie. No. Wodzie. No, a zamieszkasz całorocznie w wodzie? Ja jestem pragmatykiem. W Polsce. Ale jest w Finlandii robiony taki hotel z lodu cały. Tak. Które jest co roku odbudowywane po prostu. Można. Za wszystkie. Jak tak postawić tą osadę. Dobrze, drugi sposób budowy to jest budowa ze styropianu. To wymyślili Chińczycy. Takie elementy gotowe, jakby ktoś wybierał pomarańcze. To waży tyle, że bierze dwóch ludzi, stawia. Mieszka ze styropianie. Nie wytrzymy. Ludzie mówią oddychanie ścian, przenikanie, znam się temu zrobić, nieprawda. Każda kula, czy też, jak najbardziej tak, ja się z tym zgodzę. Tylko, że zrobiąc taki mały kuleczek, proszę się przyjrzeć. Każda kulka bierze energię do środka. To wchłonie z człowieka energię jak gąbka. Jak człowiek nie ma energii, jest są kłótnie, awantury, złe samopoczucie. To robi styropian. Styropian w kilku krajach Europy został zakazany już do stosowania w budownictwie. My jesteśmy za murzynami daleko, ale to się to robi. U mnie w projektach nigdy nie robiłem styropianu. Z wyjątkiem tych odcieplań. Nigdy. Nie. Robi się masę różnych rzeczy innych. Fundamenty jeszcze powiedzmy, że mogą być, tak? Bo to jest fragmentaryczne. Tak powiedziałem, nie da się uniknąć wszystkiego. Tak? Można zrobić to na przykład wenę mineralną do takich podziemnych zestawań 2,5-3 razy droższą. To klient zrobi analizę, nie wiem, czy to opłaca. Można robić domy z, jak się nazywa ta technologia, z worków? Super adobe. Właśnie. Natomiast na to nie ma możliwości zmiany obliczeń konstrukcyjnych.
To jest wytrzymałe, to wytrzyma. Tutaj pan będzie robił niedługo konstrukcję 35 metrów. Natomiast rozmawiałem z wieloma konstruktorami, łącznie z moim, i powiedział Sebastian, ale to nie jest wytrzymałość ziemi czy cementu, to jest wytrzymałość worka. Tak naprawdę to wory decyduje o tym, że to się nie rozsypie, a na to nie ma obliczeń. Nie da się tego zrobić po prostu, koniec, kropka. 35 metrów na zgłoszenie, w ramach eksperymentu tak, dom całoroczny zdecydowanie nie. Koniec, kropka, tyle. Robimy, my, jako my, proponujemy domy już w tym momencie w dwóch technologiach. Jedną tą, którą omówiliśmy na przykładzie tego domu, który robiliśmy, czyli konstrukcję ceglaną. Drugi dom jako konstrukcję z elementów drewnianych. Elementy drewniane robi zakład stolarski. Tak? My dajemy rysunki wykonawcze do tych elementów, robi to zakład stolarski. Takie elementy po 2,5 metra długości, 60 cm wysokości. Każdy człowiek, tak, w miarę normalny, tak, jest w stanie wziąć ten element, podnieść do góry, ustawić. Drugi człowiek, nawet mniej rozgarnięty niż Piotrek, może wziąć wkrętarkę i to połączyć. Cała konstrukcja wygląda tak jak po lewej stronie. Czas realizacji, żeby nie przesadził, kopuły 11 metrów, składaliśmy w ciągu 3 dni. Robiliśmy jednego sezonu, robiliśmy fundamenty przed zimą. One powstały przez okres zimy. Potem drugiego sezonu była robota. Na zimę, znaczy nie na zimę, późną jesień był okna stawiana dopiero. Także budowa się przedłużyła ze względu na ekipę budowlaną, niestety. Ale jak lepszy kontakt, teraz już wiecie, jak jeden tak? Sezon. Budowa kopuły, która ma średnicę 12 metrów, trwa około 3-4 miesięcy. Same kopuły. To jest taki totalny mach. Mówię o kopule, tak? Potem chodzi wykończenie i tak dalej, to jest kolejne 3-4 miesiące, powiedzmy. To jest tej granicy. Także jak się na wczesną wiosnę albo jesień nazywa fundamenty i zacznie się budowę, to przy ekipie dobrej to nie ma problemu. A mieliśmy taką sytuację, gdy dwie ekipy budowały w kółko. Były dwie łaty i budowali sobie w kółko. To znaczy z najtańszego. My używamy drewna iglastego. To są sierp, sosna, co będzie tak naprawdę, bo to jest element, który składa się z drewna i elementów OSB. Odpowiednio przycięty, dlatego my możemy dać rysunki wykonawcze to każdemu, to tak powiem, nie robimy z niczego tajemnicy, tylko że wycięcie tego jest pieruńsko czasochłonne. Trzeba każdy element odpowiednio przyciąć, zrobić sobie maszynę. Maszyna nie jest droga, kosztuje 3-4 tysiące złotych. Składa się po prostu z płyty, ramienia długiego, odpowiedniej długości i na całym kocu pilarki, więc to nie jest żaden problem. Płyty OSB to są groszowe sprawy, drewno sosnowe tej wielkości, bo to są kantówki rzędu 58-68 cm, więc to nie jest jakieś długie. Tak, to jest tyle. Można to zmontować samemu. Jeżeli ktoś traci cierpliwość, to leci to po prostu już. Konstrukcja jest tyle fajna, że jest tania. Bardzo tak, tania. Puste przestrzenie zostawisz, tak? Puste przestrzenie, zaraz do pustej przestrzeni wrócimy. Ile kosztuje? Jeden element kosztuje w granicach 300 zł. 300-350 zł. W zależności jeszcze. Proszę? 35-metrową. Wycenili nam na 18 tysięcy. Sama konstrukcja. Bez wypełnienia. Bez wypełnienia z elementami chyba okien i drzwi. Czego ty zewnątrz? Z czegokolwiek. Nawet poli. Tak, żeby było wodoodporne. No, z czegokolwiek wodoodpornego. To są wszystko rozwiązania techniczne, które możemy zrobić. To zaraz to poruszę, dobrze? Odnośnie pokrycia. Będę zaraz o tym mówić. I teraz tak. W czymś takim mamy dużo przestrzeni wolnych, które trzeba czymś wypełnić. Tak, jeżeli to ma być dom całoroczny, czy to będzie 35, 50, 100 czy 200 metrów kwadratowych, to tak to trzeba czymś wypełnić. Chyba, że to jest letniskowy, ale to już o tym takich domach nie mówię. W takiej sytuacji możemy wypełnić gliną i słomą, drewno mineralne, drewno konopną, ewentualnie teraz technologią, która zyskuje na popularności, czyli tak zwanym betonem konopnym, czyli technologia Humphrey, co się orientuje, się tak ładnie nazywa. Tak? Jak to wygląda? Tak. To jest kopuła budowana w okolicach Gruzińca. Taka bombeczka. Bombka akurat ze względu na uwarunkowania terenowe, więc proszę do niej patrzeć. Na prostu z jednej strony jest wyżej niż z drugiej i
klient zdecydował, żeby podciąć. Gdzieś tak fajnie wpisuje w ogóle w jedyne wzniesienie w okolicy, więc no, projekt ogólnie jest kosmiczny. Jest to konstrukcja drewniana, pokryta tym betonem konopnym. Beton konopny kosztuje w granicach 200 zł za metr sześcienny. Na taką kopułę około 45 metrów sześciennych wyjdzie, 50. Na taką, no, o takiej, czy 35? Nie, mówię o takiej, to jest 11 metrów. Ponad 11 metrów, bo ona jest podcięta jeszcze lekko w dół. Średnica, tak? Średnica, 11 metrów. Także można robić w ten sposób. I tak naprawdę na naszą... Proszę? Nie, oczywiście. I w tym momencie na kopułę musi wejść pokrycie. Tutaj inwestor ma pieniądze, zrobił sobie blachę tytanowo-cynkową. Nie ma problemu. W innym wypadku mieliśmy klienta, który powiedział, że nie ma pieniędzy, zrobiliśmy gąb bitumiczny, żeby tak wyglądało. Można zrobić tynk wodoodporny, można zrobić papę, można zrobić co się chce w granicach rozsądku i warunków technicznych. Zapytam tak, siatka, klej i potem na przykład któryś z tynków akrylowych albo silikonowych natryskiwany z agregatu. Bo rozumiem, że zatrzeć się na tym nic nie da. Da się, na to się wchodzi normalnie. Tak, ja wiem, ale... Można zrobić ten projekt cokolwiek, trzeba zachować po prostu odpowiednie warunki techniczne rozwiązania tego. Ja w tym momencie nie powiem dokładnie rozwiązania. Przyjmijmy, że można zrobić wszystko, co się chce. Po to jesteśmy architektami, żeby używać głowy, żeby to robić. Wszystko wiąże się z pieniędzmi, jakie to chce włożyć w pokrycie, jak to ma wyglądać, jakie są kogo gusta estetyczne. Bo jedny będzie chciał, żeby jego domy wyglądały jak muchomor, tak? Zrobimy mu czerwoną dachówkę, zawsze gąb bitumiczny z elementami białymi. A drugi będzie chciał, żeby miał pokryte zielenią. To zrobimy na kopule, zrobimy najtańsze możliwe tynk pokrycie i pokryjemy wszystko siatką, położymy na tą drugą siatkę fullera i puścimy na to winorość. W ciągu 2 lat nie widać kopuły. Można tak i tak. Jak gdyby jeszcze raz zrobimy kolonat, to byłoby ciekawe rozwiązanie. Tylko jak to zbierać? Jak to zbierać? Mamy teraz klienta, który właśnie takie rozwiązanie chce zrobić na przykład. Także tutaj... Przyjmijmy technicznie, może być wszystko. To jest normalny dom, o normalnych warunkach, w niezwykłej formie. Tak to wygląda z odległości, jak się jedzie ulicą. Wciąż się to jest... Proszę? To jest takiego bogatego rolnika dom w ogóle. Dom miał być malutki, 120 metrów. Wyszedł 500. miała być kopułka tylko i wyłącznie tutaj. Natomiast ze względu na badania geologiczne musimy mieć fundamenty. Po czym zobaczyła to pani Alina, czyli żona inwestora, powiedziała, wskaźnik to jest za małe. Powiększamy, łączymy stary dom z nowym. Tam po lewej stronie widać ten stary dom istniejący, który będzie dla syna, a to wszystko pomiędzy, to jest ich. Wielka jadania, wielki hol, gigantyczna kuchnia, garaż na 2 samochody. I do tego wszystkiego, jeszcze to wszystko zrobiliśmy, to okazało się, że musimy i tak wybrać cały teren, który jest pod domem, bo jest słabonośny. Zrobiliśmy piwnicę. Wyszło 200, prawie 500 metrów kwadratowych domu. Małego domku, 120 metrów. Klienta to było stać, dlatego tak zrobiliśmy, nie było przeciwu. Jeżeli ktoś stwierdzi, że nie chce tak, to nie ma już problemu. My jesteśmy architektami, jesteśmy po to, żeby realizować Państwa wizję, a nie naszą. To nie jest nasz pomysł. Nie, my robimy to, my spełniamy Państwa wizję. Gdyby Państwo widzieli, z jakimi czasami rysunkami tam przychodzą ludzie, to by się w ogóle za głowę zapali, bo musimy to, co oni narysują, przerobić na rzeczywistość. No właśnie. Zwykle prosimy, żeby każda osoba, która do nas przychodzi, kupiła sobie zeszyt 16-kartkowy i zapisywała wszystko to, co chce robić. Po tym, jak podpisujemy umowę, tak, bierzemy ten zeszyt albo go skanujemy sobie, tak, albo kserujemy. Po prostu wiemy, co, jak projektować, co ta osoba chce, jakie ma potrzeby. Jakie ma swoje wizje. Zwykle przyznam się, że klienci ograniczają się tak 2, 3, może 4 stron. Teraz ostatnio dostaliśmy 16 stron zapisane maczkiem.
Jeszcze nie wszystko weszło. Jeszcze jesteśmy na etapie projektowania, więc jeszcze ten. Jeszcze dopiszę. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.